Ej stary, słyszałem, że masz chatę wolną na 3 dni. To co, wbijamy do ciebie? Ja mogę choćby zaraz. Ogarnę kilka dziewczyn, będzie git. Słuchaj, daj mi spokój wreszcie, a? Wiesz co, u mnie siostra z całymi dniami siedzi w domu, bo chora jest. I teraz na mnie wszystko się zawaliło. A o dziewczynach nawet nie mam mowy, człowieku, także przestań. Ale uspokój się, stary. Czemu jesteś taki zbulwersowany? No bo... pokłóciłem się z siostrą, wiesz? Wygarnęłem jej trochę i powiedziała trochę złych rzeczy. Teraz ona siedzi sama w domu, a ja powinienem jej teraz pilnować. A ja wyszedłem na kilka dni z domu i już... Po prostu, wiesz co, po prostu ta sytuacja mnie tak wkurzyła, że... Nie, to dałem bez komentarza, naprawdę. Wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się. Ona jest już przecież dorosła, da sobie radę. Nie możesz jej wiecznie niańczyć. Chodź, idziemy do naszych. Oni na pewno już coś wymyślą. Dobra, słuchaj, idź, ja zaraz do kibla jeszcze muszę. No dobra, okej. O, proszę, proszę! Wreszcie! Przypomniałeś sobie w końcu, gdzie mieszkasz? Gdzie ty byłeś tyle czasu, co? Słuchaj, co ci to w ogóle obchodzi? To nie jest twoja sprawa. To mnie to obchodzi? Nie ma cię 2 dni w domu, nie odbierasz telefonów, nie mam z tobą żadnego kontaktu, a ty się teraz dziwisz, że się nie pytam łaskawie, gdzie ty byłeś? Powiedz mi w końcu, o co chodzi może, co? Jak ty się zachowujesz? Czy ty w ogóle słuchasz, co ja do ciebie mówię, nie rozumiesz, że się o ciebie martwiłam? No powiedz mi, gdzie jest tato, on miał przyjść na obiad. Tato, właśnie, o rodzicach. Gdybyś przyszedł łaskawie do domu, no to może byś wiedział, co się dzieje. Ciebie nie było, a wyjechali gdzieś na 3 dni. Co? Jak my? Gdzie wyjechali? Nie wiem, szybko się zbierali. Właściwie to nic mi nie powiedzieli. Nie wiem, gdzie pojechali, usłyszałam tylko coś o biletach lotniczych. Chyba gdzieś polecieli, ale nie zdążyli mi nic powiedzieć. Bilety lotnicze? Tylko nie mów, że oni samolotem polecieli. Właśnie ci to mówię. Trzeba było przyjść i się zainteresować. Ja nic więcej nie wiem. Dobra, słuchaj, nieważne. Tak sobie pomyślałem. To my mamy wolną chatę na 3 dni, nie? Zwariowałeś? Co się z tobą dzieje? Jakbyś nie zauważył, to ja jeszcze jestem chora. Mogła sobie pójść spokojnie do koleżanki, załatwić swoje sprawy, ale nie! Ty, kochany braciszek, jak zwykle zjawiasz się i rozwalasz wszystko, jak idzie. Wiesz co? W ogóle nie krzycz na mnie i nie mów, co ja mam robić. A wiesz co? Idę stąd. Ale ja nie krzyczę, weź się uspokój! Jesteś już tak dorosła i sam sobie dasz radę. Idę stąd do kolegi, chyba już nie wrócę, bo już to jeszcze dość mam. Tak, wiesz? Wejdź stąd najlepiej i zostaw to wszystko, bo co ciebie to wszystko obchodzi, tak? O właśnie, nic mnie tutaj nie obchodzi. Nic cię to nie obchodzi! Boże, gdyby rodzice tu byli! No jak widzisz, ich tutaj nie ma!
trouble.